Dobry niedzielny wieczór. Nazajutrz po poprzednim masny kryzys szole. No, jakoś to trzeba odmienić, więc jakoś odmieniam. Przepraszam, że tak gęsto i często, ale dostaję od paru już osób co najmniej. Dostałem pytanie, dlaczego listy otwarte, protest przeciwko ponownemu lockdownowi nie jest to zaadresowany do prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. I zaraz to wyjaśnię. Od razu powiem, że list otwarty jest na razie bardzo mało popularny. Ja mówię o nim już trzeci raz chyba, co najmniej. A podpisów jest ciągle mało, widać, że to jest problem. Bardzo proszę. I wiem, że jest problem, że dla wielu z nas, dla mnie też, skuteczność takiego przedsięwzięcia wydaje się wątpliwa, ale kosztuje to naprawdę niewiele. Nie trzeba zostawiać swoich danych koniecznie. Tam jest możliwość ukrycia przynajmniej części danych, jeżeli ktoś boi się ujawniania. No i naprawdę kosztuje tyle, co kliknięcie na link w komentarzu, który zaraz, jak już nagram, wrzucę do komentarza. Kliknąć, wpisać swoje dane. To jednak jakiś tam sens ma, chociażby dla samoorganizacji. A teraz, dlaczego nie ma pana prezydenta Dudy? No bo wszystko w naszej i polityce, i w tej wielkiej strategii koronawirusowej jest wielkim fejkiem. Dlatego towarzyszy mi w tych pogadankach, tam siedzi w lustrze, go widać, taki pajac z długim nocem, to jest ten wielki, chociaż śmieszny kłamca, groteskowy kłamca, który wodzi za nasze zwykłe nosy, wodzi nas za nosy. O tym miękkim totalizmie, o tym, jak my się dajemy manipulować i rządzić na miękko, ale totalitarnie, o tym chciałbym opowiedzieć, no już lada dzień. Mam taką opowiastkę prawie godową w głowie, bez trudnych słów, bez nazwisk, bez socjologów i politologów, po prostu o tym, jak to jest, moim zdaniem. Wróćmy jednakże do pana prezydenta Dudy. Otóż od 6 sierpnia obecny, niewątpliwy prezydent Duda będzie prezydentem, ale tylko de facto. Tylko de facto, de jure, no niekoniecznie. Otóż jest prezydentem, będzie prezydentem w praktyce, in praxi, czy właśnie de facto po łacinie, bo będzie wykonywał te obowiązki. Nie jest jednak jasne, czy przypadkiem jego akty jako prezydenta nie będą dotknięte jakimiś wadami, czy wręcz nieważnością. To jest możliwe. Panowie dwaj kandydaci, pan Trzaskowski i pan profesor Mirosław Piotrowski, w swoich protestach wyborczych podnieśli, że miało miejsce naruszenie artykułu 128 ustęp 2 bardzo niedobrej skądinąd Konstytucji Rzeczypospolitej poprzez wyznaczenie terminu wyborów prezydenckich na dzień 28 czerwca bez podstawy prawnej. Nie ma takiej podstawy prawnej w polskim prawie, która by umożliwiała wyznaczenie wyborów na ten termin. Czy to oznacza nieważność wyborów? Ja tego nie wiem. Sąd Najwyższy dwa dni temu orzekł, no na razie objawił nam swoją opinię, że tym powinien się zająć Trybunał Konstytucyjny. Być może tak. Sąd Najwyższy ma możliwość zadania pytań Trybunałowi Konstytucyjnemu i nie zrobił tego. Sprawa zatem wisi. Jest to sprawa wisząca, tak? Jak to się w wielu językach mówi. I skoro zawisła, będzie wisiała aż do rozstrzygnięcia, które kiedyś jednak pewnie nastąpi. Ale póki co jest to prezydent in praxi. Dlatego uważam, że nie wypada się do niego zwracać jako do głowy państwa, jeżeli nie musimy. Zwłaszcza, że wiemy, jak realną władzę sprawuje pan Duda i wiemy, że zupełnie nie jest niezależny w swoich aktach jako prezydent. Co to znaczy de facto? No, angielski jest de facto językiem urzędowym USA. Rzeczywiście to działa, chociaż
Używa się również hiszpańskiego w wielu miejscach w Ameryce. Język urzędowy w żadnym akcie prawnym amerykańskim, o ile wiem, nie jest wskazany. W Szwajcarii żaden przepis prawa nie wskazuje stolicy. Tę funkcję de facto pełni miasto Berno. Siły samoobrony Japonii formalnie nie są armią, de jure nie są armią, ale de facto są armią i to całkiem solidną armią. Bardzo rzetelną armią, armię ma Japonia. Dlatego, no cóż, po prostu nie ma sensu. To znaczy, bo możemy, wiemy o tym, że Japonia ma armię, wiemy o tym, że ma groźną armię, że wojna z Japonią mogłaby być nieprzyjemna. Wiemy, że sprawy z władzami Konfederacji Szwajcarskiej załatwia się w Bernie. No ale nie musimy tytułować Berna stolicą, a nie musimy też tytułować sił samoobrony Japonii armią. Skoro też prezydent tutaj nie jest de jure prezydentem, nie musimy go tytułować prezydentem i zwracać się do niego wtedy, kiedy to nie jest niezbędne. Oczywiście jeszcze raz, jeżeli pan prezydent będzie występował w swoich obowiązkach, które de facto pełni, i będziemy mieli sprawę z nim, no to cóż, pozostanie nam tylko to zaakceptować. A zatem jeszcze raz na koniec, nie wymieniłem w liście otwartym pana prezydenta, bo sądzę, że de jure nie jest prezydentem, przepraszam, nie będzie prezydentem od dnia 6 sierpnia. Jeszcze raz, link do listu otwartego jest w komentarzu pod filmem, w komentarzu użytkownika Masny Kryzys Show, czyli w komentarzu moim. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcenie mi tych 7 minut. Proszę o poświęcenie jeszcze minutki na to, żeby podpisać list otwarty, który jednak moim zdaniem ma jakiś sens.